Na lekcję higieny z myszką w paski zaprasza sponsor Drogerie Rossmann. Myszka w paski i zasady higieny. Odcinek drugi. Jak czesać włosy. Dzień dobry, kochani! Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o czesaniu włosów. Włosy na głowie chronią nas przed zimnem, są szczególnie delikatne i szybko plączą się ze sobą. Dlatego oprócz mycia bardzo ważne jest ich czesanie, czasem nawet kilka razy dziennie. Posłuchajcie i zobaczcie, co przytrafiło się dzisiaj Mai. Maju, czy jesteś gotowa? Zaraz wychodzimy. Tak, mamusiu. Jeszcze tylko włożę opaskę. Czy to będzie pasować? Zanim założysz opaskę, może najpierw pomogę ci rozczesać włosy. Nie trzeba, już się uczesałam. Maju, poczekaj. Mama ma rację. Twoje włosy trzeba najpierw rozczesać. Podczas snu głowa przylega do poduszki i włosy mogą się poplątać. Dlatego codziennie trzeba je rozczesywać. Inaczej mogą się splątać tak bardzo, że trudno będzie je doprowadzić do porządku. Do czesania służą szczotka lub grzebień. Te przeznaczone dla dzieci są delikatne i czesanie staje się bardzo przyjemne. Do krótkich włosów wystarczy grzebień. Jeśli macie dłuższe włosy, wybierzcie szczotkę. Najpierw powoli rozczesujemy końcówki, dopiero potem włosy bliżej czubka głowy. Poproście osobę dorosłą o pomoc w rozczesywaniu, zrobieniu warkoczy, kucyka czy innej fryzury. Mamo, mamusiu! Nie mogę rozczesać włosów, pomożesz mi? Oczywiście, kochanie. Użyjemy szczotki. Wygodniej ją czesać długie włosy. Zrobisz mi kucyki? Proszę. Brawo! Wspaniale sobie poradziłaś, Maju. Włosy należy czesać codziennie. Czeszemy je szczotką albo grzebieniem. Zaczynamy zawsze od końcówek włosów. Na koniec robimy wspaniałą fryzurę. To doskonała zabawa. Do zobaczenia, kochani!